Dzień dobry Państwu. Cóż, będę mówił o projekcie badawczym, który jest pod pewnymi względami bardzo podobny do projektu, o którym mówił tutaj dr Krawczyk, a pod innymi względami inny, ale myślę, że różnorodność jest zawsze służy kreatywności i przynosi gdzieś tam nas popycha w kierunku szukania innych perspektyw. Więc tak, chcę się z Państwem podzielić kilkoma roboczymi wynikami z projektu badawczego dotyczącego praw autorskich, a raczej ich postrzegania społecznego. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a realizowany był przez Centrum Cyfrowe. To, co nas interesowało w pierwszym rzędzie, to społeczne postrzeganie prawnych, ale i normatywnych aspektów korzystania z treści medialnych, no tudzież własności intelektualnej. Interesowało nas między innymi to, co ludzie uważają, że jest legalne, dozwolone, a co im się wydaje, że jest niedozwolone, ale też i to, co ludzie uważają za słuszne, jak i to, co uważają za niesprawiedliwe. Na koniec końców, jak się próbują w tym wszystkim odnaleźć na co dzień. Też taką intencją przyświecającą naszemu projektowi było wydobycie na światło dzienne opinii i postaw osób, które po prostu korzystają z kultury, które są użytkownikami internetu, gdyż w naszym odczuciu debata na temat prawa autorskiego no, toczy się z reguły przy ich znaczącej nieobecności tego typu głosów. Nasze badanie składało się z takich dwóch głównych etapów. Najpierw to był etap jakościowy i to było 18 zogniskowanych wywiadów grupowych, co przekłada się na 54 godziny rozmów z ponad 140 osobami w wieku 15-60 lat. Na tym etapie interesowało nas przede wszystkim, o czym ludzie mówią i o czym myślą, kiedy zaczynamy z nimi rozmawiać na temat prawa autorskiego. No i ten etap pomógł nam później bardziej adekwatnie sformułować pytania, ale też podsunął w ogóle tropy, o co pytać w badaniu ilościowym. Ten etap ilościowy, na etapie ilościowym korzystaliśmy z dwóch narzędzi. Narzędziem głównym było Kawi, czyli ankieta internetowa. Zdecydowaliśmy się skoncentrować na internautach, gdyż to tak naprawdę ich praktyki stanowią główne wyzwanie dla obecnego modelu praw autorskich. Tym niemniej również skorzystaliśmy z narzędzia KAPI, aby przeprowadzić też takie niewielkie badanie weryfikacyjne już na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej. Po pierwsze, aby się upewnić, że wybór narzędzia nie wpływa znacząco na wyniki, które otrzymujemy. No i tutaj wyniki pomiędzy KAWI a KAPI były dość spójne. A po drugie, też chcieliśmy prześledzić, jak opinie na te same tematy kształtują się wśród osób niekorzystających z internetu. I tu trochę ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że te różnice nie są szczególnie znaczące. Znaczy tendencje są identyczne, podobny jest rozkład, podobny jest kierunek odpowiadania zarówno użytkowników, jak i nieużytkowników internetu. Z tym, że no, ci, którzy nie korzystają z internetu, trochę częściej wybierają odpowiedzi typu nie wiem, albo raczej wybierają odpowiedzi lżejszego kalibru, jak raczej się zgadzam, niż zdecydowanie się zgadzam. No to też jest gdzieś poniekąd zrozumiałe. Natomiast ogólne tendencje są podobne i tak na przykład pytanie, w zasadzie to nie było pytanie, tylko stwierdzenie, do którego prosiliśmy, żeby się ustosunkowali, a które brzmiało, że jeśli korzysta się w internecie z muzyki lub filmów bez intencji, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych, to nie jest to coś nagannego, no to z tego typu stwierdzeniem zgadzają się zarówno użytkownicy internetu, jak i non-userzy, przy czym non-userzy trzy razy częściej wskazywali na trudno powiedzieć, ale i tu najwięcej osób mówiło, że się zgadza z tego typu stwierdzeniem. Gdzieś
W tym badaniu nie interesowała nas znajomość samych przepisów prawnych, no ponieważ generalnie nie znamy prawa, nie tylko autorskiego. To, co nas natomiast interesowało w szczególności, to jak ludzie sobie tłumaczą swoje wyobrażenia o tym, co w tym prawie jest zapisane, na sytuację z życia codziennego, i tu właśnie też odwołaliśmy się do podobnego zabiegu, co dr Krawczyk w swoim projekcie, mianowicie mieliśmy takie 12 sytuacji opisujących różne formy korzystania z treści i pytaliśmy, prosiliśmy o ocenę, które według respondentów z tych sytuacji są legalne, a które nie. No i to były sytuacje od ściągania filmów z serwisu Chomikuj, aż po kserowanie fragmentów książki wypożyczonej z biblioteki. No i w przypadku tych 12 sytuacji średnia ilość poprawnych odpowiedzi, poprawnego zakwalifikowania tych sytuacji jako legalne bądź nielegalne, wynosiła 5, czyli jakby przyjąć taką typową normę egzaminacyjną, no to ten egzamin z praktycznej znajomości prawa autorskiego społecznie oblewamy niestety. Natomiast ciekawe też są takie drobniejsze spostrzeżenia, jeśli przyjrzeć się wzorom odpowiedzi, które się tutaj wyłaniały. Mianowicie, ogólnie rzecz biorąc, raczej nie mamy specjalnych problemów z poprawnym rozpoznaniem sytuacji komercyjnego wykorzystania treści, i tutaj tego typu sytuacje ludzie dość prawidłowo rozszyfrowywali. Największe, no i co też z tego wynika, taki wniosek, że akurat w tym aspekcie komercyjnego wykorzystania treści prawo autorskie dość dobrze rezonuje z takimi społecznymi odczuciami na temat tego, co rzeczywiście jest legalne, a co nie. Natomiast największy problem pojawiał się w przypadku sytuacji, które odwoływały się do korzystania z treści w sieci, które nie miały motywacji w postaci finansowego zysku. Dla przykładu, o ile nie sprawiało w większości osób problemu rozpoznanie sytuacji jako legalnej, takie mianowicie, że pożyczam komuś płytę DVD z filmem ze swojego prywatnego, ze swojej prywatnej kolekcji, to już w przypadku, kiedy pojawia się podobna, analogiczna do pewnego stopnia sytuacja w kontekście sieciowym, kiedy to ten sam film ja bym udostępniał na zahasłowanym koncie dla swoich znajomych, to tutaj już ilość odpowiedzi, ocen tej sytuacji jako legalnej była drastycznie niższa. W tym wypadku to było, jeśli dobrze pamiętam, 20% zaledwie respondentów oceniało to jako legalne. Kolejne takie też dla mnie zaskakującym spostrzeżeniem, zarówno z tego małego testu na sytuację korzystania z treści, ale też to się pojawiało na etapie badania jakościowego, było takie spostrzeżenie, że tak naprawdę dominuje wizja prawa zdecydowanie bardziej restrykcyjnego, niż jest ono w rzeczywistości. To znaczy, częściej określamy jakąś sytuację jako nielegalną, podczas gdy jest ona legalna, niż w drugą stronę. I ogólnie ten projekt badawczy to była taka jego specyfika, że co i rusz dochodziliśmy do jakichś wniosków albo otrzymywaliśmy jakieś wyniki, które zdawały się być mniej lub bardziej sprzeczne ze sobą nawzajem. I tak, na przykład własność intelektualna jest tym samym, co własność fizycznego przedmiotu, i w ten sposób uważa większość respondentów. Podobnie większość respondentów uważa, że ściąganie muzyki i filmów z internetu jest nieuczciwe, a jednocześnie większość uważa, że jeśli korzysta na własny użytek, to nie jest to kradzież, i zdecydowana większość uważa, że swobodny dostęp do filmów czy do muzyki w internecie jest dziś istotnym elementem życia codziennego. No i można z jednej strony spojrzeć na to jako taki objaw społecznej hipokryzji. Moim zdaniem to byłby taki wniosek dość powierzchowny i cyniczny. Ja wolę w tym widzieć tak naprawdę bardziej objaw faktycznego społecznego zagubienia, które też było bardzo dobrze widoczne, zwłaszcza na tym etapie jakościowym, kiedy to były rozmowy z respondentami oko w oko. I tutaj zamieściłem taki jeden cytat, który się pojawił podczas dyskusji grupowej. Mianowicie, balansujemy pomiędzy legalnością a nielegalnością, ale nieświadomie. Coś jest niby dostępne, ale niedostępne. Legalne, ale nielegalne. Sam nie wiem, co czym jest. I my jakoś próbując sobie nazwać
te co i róż pojawiające się sprzeczności, doszliśmy do takiego wniosku, że mamy tu do czynienia z takim swoistym rodzajem anomii obiegu treści intelektualnych. Mianowicie anomia, tutaj odwołaliśmy się do pojęcia po raz pierwszy użytego przez Nestora socjologii Emila Durkheima. I w skrócie rzecz biorąc, anomia opisuje stan społecznego zagubienia i poniżej to jest cytat właśnie z Durkheima, który w ten sposób starał się opisać napięcia, których był świadkiem pod koniec XIX wieku w trakcie transformacji ze społeczeństwa tradycyjnego w społeczeństwo przemysłowe. No i on pisał o tym w ten sposób, że przestaje być wiadomo, co jest możliwe, a co niemożliwe, co właściwe, a co niewłaściwe, jakie żądania i oczekiwania są uzasadnione, a jakie przekraczają miarę. I gdzieś w naszym odczuciu te słowa sprzed ponad 100 lat trafnie oddają sytuację, w jakiej znaleźliśmy się dzisiaj, próbując na sztywno utrzymać system reguł korzystania z treści, który został wypracowany w poprzedniej epoce. I stąd też bierze się tak dużo pojawiających się sprzeczności w wypowiedziach naszych badanych. Mianowicie cały czas odwołujemy się do systemu wartości i wyobrażeń, które zostały wypracowane w czasach epoki przemysłowej, podczas gdy tak naprawdę na co dzień poruszamy i funkcjonujemy w sieciowym ekosystemie i już funkcjonujemy według jego reguł gry, nawet jeśli ich sami do końca nie potrafimy nazwać. I to już kończę. Raport będzie opublikowany na początku grudnia i zachęcam do lektury. Dziękuję. Bardzo dziękuję.